Kłaniamy się Państwu z Mönchengladbach. Jesteśmy na Borussia Park. Dzisiejszy mecz będą mieli przyjemność komentować dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami prawdziwa futbolowa uczta, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Real zagra z Cirzdzew. Trenerzy na pewno cieszą się z tego meczu. No to będzie stuprocentowa szansa. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Mknie z piłką na bramkę. Orie. Tadić. Świetny odbiór. Będzie sam na sam z bramkarzem. No, coś musi z tego być. Tak, tak, bramka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. A Mbappé dostrzegł, że golkiper wyszedł z bramki i sprytnie przerzucił nad nim piłkę. No i mamy 2-0, ale jak to mówią, piłka wciąż w grze. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Mbappé. Ależ się przedarł, no. Ofiarny blok. Ładnie tutaj zastawia się od rywala. Gwizdek sędziego po faulu przy tym ślizgu. Tadić. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Zablokowany strzał. Mbappé! Ależ to mogła być piękna bramka. Piłka poszybowała tuż nad poprzeczką. Spróbował technicznego strzału i podniósł ciśnienie bramkarzowi. Nie wiem, czy golkiper zdołałby sięgnąć piłki, gdyby ta leciała nieco niżej. Lionel Messi. Messi przed do przodu. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Będą szukać teraz okazji do kontry. Udane podanie górą to może zagrozić bramce. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Sancho. Jest okazja do dośrodkowania. Bardzo ważna interwencja obrony. Tadić. Teraz Tadić. Stracili, ale odzyskali piłkę. Ma teraz miejsce na skrzydle. Zgrywa do tyłu. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Orie. Tadić. Świetny odbiór. Będzie sam na sam z bramkarzem. No, coś musi z tego być. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. A Mbappé dostrzegł, że golkiper wyszedł z bramki i sprytnie przerzucił nad nim piłkę.
No i mamy 2-0, ale jak to mówią, piłka wciąż w grze. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Mbappé, ależ się przedarł, no. Ofiarny blok. Ładnie tutaj zastawia się od rywala. Gwizdek sędziego po faulu przy tym ślizgu. Tadić. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Zablokowany strzał. Mbappé! Ależ to mogła być piękna bramka. Piłka poszybowała tuż nad poprzeczką. Spróbował technicznego strzału i podniósł ciśnienie bramkarzowi. Nie wiem, czy golkiper zdołałby sięgnąć piłki, gdyby ta leciała nieco niżej. Lionel Messi. Messi przed do przodu. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Będą szukać teraz okazji do kontry. Udane podanie górą to może zagrozić bramce. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Sancho. Jest okazja do dośrodkowania. Bardzo ważna interwencja obrony. Tadić. Teraz Tadić. Stracili, ale odzyskali piłkę. Ma teraz miejsce na skrzydle. Zgrywa do tyłu. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Tadić. Piłka trafia do przeciwników. Saul. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Prostopadłe podanie do Lewandowskiego. Dalej Robert. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. No widzimy w tej powtórce, że to nie mogło się skończyć inaczej niż golem. Wyszli 2-1 i bramkarz nie miał nic do powiedzenia. W tej sytuacji zawiodła przede wszystkim obrona. Wjechali w nią jak w masło. Saul. I Tadić przy piłce. Piękne podanie górą. Cheers Jeff, dobrze w ataku, może być groźnie. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. No, mogą teraz skarcić rywali. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. No, coś musi z tego być. Wybijają na rzut rożny. Będziemy mieli stały fragment gry. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Sancho. Piłkę z łatwością przejmują rywale. Zmarnowany wrzut z autu. No i strata. Lionel Messi. Nieudane podanie Messiego. Strata piłki. Gonzalo Gedzis. Mogą ich teraz skontrować. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Arturo Vidal. Out.
Za chwilę rozpoczną od rzutu. Strata i przy piłce rywale. Real i dobre wyjście z własnej strefy. Przedarł się przez obronę. To był ważny odbiór. Ponownie celnie podaje. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Pablo Sarabia. Ładnie teraz górą. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Messi. No, to będzie stuprocentowa szansa. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Cztery do zera po pierwszych 45 minutach. Ruszyła druga połowa, oby bardziej szczęśliwa dla Cheers Jeff. Saul. Arturo Vidal ma piłkę. Gonzalo Gedis. Arturo Vidal. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Lionel Messi. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. 5 do 0. To jest różnica dwóch klas. Katastrofalnie dzisiaj grają rywale. Orie. Piłka u Saula. Maguire. Saul przy piłce. Lionel Messi zbliża się do pola karnego. No, nie wyszło. Muszą próbować ponownie. Na ich szczęście to oni prowadzą. No, teraz mają szansę. Nie wierzę, obronił. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Zrzut rożnego w pole karne. Marco Asensio. Cheers Jeff coraz śmielej naciskają na rywali. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? No, udało mu się uwolnić spod opieki. Saul. Arturo Vidal. Stracili piłkę. David Alaba. Mogą teraz skarcić rywali. Aj no, takich sytuacji marnować nie można. Tak, a miał mnóstwo czasu. Bramkarz łapie piłkę. Trzeba to było zrobić o wiele lepiej. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Saul. Maguire. I będzie out. Orie. Z wyczuciem na dobieg. Może stąd strzelać!
Odbija Neuer, co teraz? Gol! W końcu mamy przebudzenie! Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widywaliśmy. Klasen. Dusan Tadić. Asensio. Dobra okazja do oddania strzału. No i mamy bramkę. Obawiam się jednak, że to i tak wiele nie zmieni. 5-2. Wynik nie dziwi. Postawa obrońców zdecydowanie tak. No można powiedzieć, Jacek, że to bramka na pocieszenie. Tak, to raczej tylko honorowe trafienie. Na pewno trochę poprawi. To musi być gol. Gol! Już trzeci w tym meczu. Piękny hat-trick, który nie wziął się z niczego. Wciąż szuka okazji. Może strzeli tu coś jeszcze. I możemy raz jeszcze zobaczyć to trafienie. On jest dzisiaj prawdziwą zmorą dla obrońców. Trzeci gol, hat-trick. Weźmie sobie tę piłkę do domu. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń i wszystko jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego zwycięstwa i wysoko prowadzą. I nic dodać, nic ująć. Tadić. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Stara się przytrzymać piłkę na połowie rywali, żeby dać czas kolegom. Arturo Vidal. Klasen. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Błąd. Real traci piłkę. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Jest sam na sam. Nie ma bramki. Trafia poprzeczkę, po czym piłka opuszcza plac gry.